Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozszerzył trasę wycieczkową po swoim gmachu. Zwiedzający mogą oglądać niedostępną przez wiele lat część budynku, w której mieściły się dawniej urzędy morskie. W nowej części trasy znajdziemy wiele ciekawostek architektonicznych. Obejrzymy zdobione klatki schodowe, korytarze oraz najważniejsze pomieszczenia gmachu. Poszerzyliśmy ją o niedostępną do tej pory część gmachu, w której niegdyś mieściły się urzędy morskie. Do tej pory można zobaczyć tutaj bardzo wiele elementów nawiązujących do tego dawnego morskiego charakteru urzędu. Są to m.in. tak zwane wsporniki sklepienne, które przedstawiają głowy marynarzy i rybaków. Detale architektoniczne oddają morski charakter budynku. Zwiedzanie obejmuje także salę konferencyjną z zachowanymi stuletnimi zdobieniami oraz gabinet wojewody. W trakcie wycieczki możemy wyjść przed budynek i zobaczyć efekty remontu elewacji gmachu. Chcieliśmy pokazać niedostępną do tej pory część budynku. Jest ona interesująca zarówno architektonicznie, jak i tematycznie. Poza tym, jeszcze co więcej, zwiedzający będą mogli odwiedzić również fragment pomieszczenia, w którym obecnie się znajduje kuratorium oświaty, a kiedyś znajdowało się tam mieszkanie prezydenta Rejencji, a także wyjdą na zewnątrz budynku i zobaczą efekty niedawno zakończonej rewitalizacji elewacji budynku. Dodatkową atrakcją wycieczki jest możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat numeru alarmowego 112. W gmachu dawnych urzędów morskich znajduje się Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zwiedzający dowiedzą się tam m.in., kiedy należy dzwonić pod numer 112. Dodatkową ciekawostką jest to, że właśnie obecnie w tej części budynku znajduje się Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego i zwiedzający będą mieli możliwość dowiedzieć się, czym zajmują się pracownicy właśnie tej jednostki. Wycieczka trwa 2 godziny, a w jej skład wchodzą wejście na wieżę, zejście do podziemi, najważniejsze sale oraz detale architektoniczne budynku. Zwiedzanie gmachu jest bezpłatne i możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się.